Jak dla mnie mistrzem jest po prostu to zgniłe jajo. To jest tak niedobre. Dla mnie mistrz... Siemanemaneczko! Witamy was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w drugim już challenge'u Bean Boozled Challenge. Tak, tym razem bez żadnej gierki, tym razem nie z Harry'ego Pottera, a takie zwykłe Bean Boozled. Nagrywamy to zaraz po nagraniu Harry'ego Pottera, więc mam nadzieję, że tamto wam się bardzo spodobało. Ale tym razem mamy do wyboru, mamy kilka smaków i jest albo dobra, albo zła. Pokaż tutaj z tyłu. Znaczy, tak. Myślę, że wiecie, o co chodzi, nie? Macie tutaj dwa takie same kolorki i my też tutaj mamy dwa takie same kolorki i są albo dobre, albo złe. Niestety produkują to hurtowo, więc większość mamy po cztery, sobie uszykowaliśmy. Ale to lepiej. Więc na przykład tutaj mamy Tutti Frutti albo i skarpetki. Są tylko dwa Tutti Frutti albo skarpetki, więc może być tak, że mamy dwie skarpetki albo dwie Tutti Frutti. Albo zobaczymy. Optymalnie będzie, jeżeli będzie jedno takie i jedna osoba zgadnie dobre, a jedno nie. I po prostu po kolei losujemy. Gabi zacznie jako pierwsza w tym smaku losować, potem ja wybiorę smaki, będę jako pierwszy losował i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie czyste jedzenie i czysta zabawa, bo w tamtej grze dużo było klikania i ten, a ja chciałem jeść, a mało jadłem i teraz będzie już tak, że każdy będzie jadł dużo. Tych smaków, które mamy przynajmniej dwa, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, więc osiem losowań. Akurat jest parzyście, więc zaczynajmy. Tak jest. Tak więc Gabrysia jako pierwsza losuje sobie. No nie musisz w sumie, bo wyglądają tak samo. I to, ale czekaj. To wylosowała Gabi, więc ja biorę tą drugą i... Raz, dwa, trzy. Co masz? Jeszcze nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że mam ten Tutti Frutti, ten dobry. Ja mam zdecydowanie Stinky Socks i myślę, żebyś to czuła, bo jest zarąbiście niedobre. No. Nie, ja mam ten dobry, to mam taki słodki, fajny. Ogólnie myślę, że dzisiaj po tych dwóch filmikach pójdę zwymiotować, bo przed nagraniem myślałem, że to są tak lightowe, że ludzie tak emocjonalnie do tego podchodzą, żeby wyświetlenia robić. Ale to jest naprawdę niedobre. Nie, no niektóre są naprawdę. No te Stinky Socksy są ohydne. Może nie tak bardzo jak kiełbasa na przykład, ale jest niedobre. No, ja takie są zasady jak zawsze, że jemy do końca, nie wypluwamy, nie popijamy. Proste. Wybrałem niebieskie, czyli albo pasta do zębów, albo... Borówka. Albo borówka, czy tam blueberry. Borówka. To borówka. Więc też mamy tylko dwie takie. Więc teraz ja pierwszy losuję. Ale ja nie chcę pasty do zębów. Ale ja bym chciał. Znaczy ja bym chciał, żebyś ty miała pastę do zębów. Aha, aha. To no dobra. Mogliśmy to na koniec. Wybieram taką jedną. Co nie mogłam trafić. Tak. Raz, dwa, trzy. Borówka. Ja też. Tak? Mhm. No i to jest pyszne. Mhm. Ja naprawdę mam borówkę. Ja też. Bardzo kwaśna na początku była też inna. A teraz jest taka hamburger. Weźmy teraz brązowe. Brązowe, dobrze. Mamy trzy brązowe. Brązowe to jest albo karma dla psów, albo czekoladowy pudding. Z tak, kolei czyli ja budyń czekoladowy. Budyniu nie lubię czekoladowego, bo ogólnie lodów nie lubię czekoladowych. Nie lubię coś o smaku czekoladowym. Lubię czekoladę. Gabi nie lubi w czoko. Nie. Dobra. Lubisz czekoladę, dobra, ale... Dobra, skończ. Ja sobie wybiorę taką tego. Losowałaś? Dobra, tak. Ja sobie wlosuję. Taką. Trzy, cztery i ry. Jezu. Jezus. To jest ohydne. To jest naprawdę ohydne. To naprawdę smakuje jak karma dla psa. Fuj. No fajnie jest, fajnie wam powiem. Uwielbiam robić challenge. To jest straszne. Mnie aż gorąco się zrobiło. To jest naprawdę niedobre. No już dzisiaj nic chyba nie zjem. No. Więc ja wybiorę białe, czyli coconut albo baby wipes. Tak czyli bardzo chciałabym mieć tego kokosa. Wipesy to są co? Że pieluszki. Pieluszki. Dziecięce. Ja jako pierwszy losuję. Albo jeszcze kokos, a ja bym tak bardzo chciała kokos. Wylosowałem. Jest tam jeszcze zostało dwie? Dwie, no. Trzy, cztery,
kokos. Pychota. Ale smakuje jak kokos? Mhm. Ja nie wiem. To moja nie smakuje jak kokos. A ma jakiś smak w ogóle? No taki dziwny. Słuchaj. No, chyba tak. Chociaż nie, trochę takim... Trochę to... takimi... Mi to trochę smakuje tak... Jak taki smak jak proszek do prania. No, to mogą być te pieluszki. Na pewno to są pieluszki, no bo na pewno to nie jest kokos. No, ale to nie jest złe. Tak. Kupą śmierdzi, ale tak to nie wiem. Nie wiem, żarcik. Co? Tak naprawdę, no nie wiem. Ale dobre jest? Nie jest złe. Nie jest dobre, ale nie jest złe. Nie, no ja mam tego. Znaczy kokosa bym odróżniła. No, też mi się wydaje, że bym po prostu czuł kokosa. Gabi wybrała zielone, czyli... Limonka albo świeżo skoszona trawa. Ja tak bardzo bym chciał limonkę, proszę. Ja też. Ty losujesz jako ostatnio, pierwsza. Ostatnio mam sam większość dobrych, nie? No ja ostatnio mam większość złych. No, już? 3, 4 i ry. Limonka, no jest taka pyszna. Nie, limonkę byś czuł od razu, bo jest przepyszna. Czuję zapach. Mhm. Ale ja nie mam limonki, na pewno. Ale masz zarąbisty zapach. No. Jest pyszne. Pachnie limonkowo. Moje smakuje... Czy może dlatego, że już tyle tych rzeczy jadłem, to nie czuję jakoś tego smaku. Pokaż. Ale smakuje niczym. Ta trawa też wtedy, w tamtych wcześniejszych fasolkach miałam trawy i ona była taka... Ciężko było wyczuć, że to jest trawa. Znaczy to robi ta sama firma, więc pewnie jest ta sama trawa. Mm-hmm. Ja na swoje wybrałem zielone, czyli albo gluty, albo gruszka. Gruszki bardzo lubię. Ja też. Glutów walić. Nie. No, mniejsze. A ja wybieram, bo ja losowałem. Mhm. Mhm. Czekaj. Już? 3, 4 i ry. No super. Już pamiętam ten smak. Już pamiętam ten smak. Jakbyś gluty? No. To jest ohydne. Ja zjem sobie jeszcze tamte, bo ja chcę tą gruszkę. No ja jestem zażenowany po prostu. No, są takie okropne. Znaczy nie są najgorsze, no nie oszukujmy się. Wymioty myślę po zapachu, że były gorsze. Jak byłam mała, to jadłam takie te... To były takie... No nie gluty, ale to coś takiego... Coś miało podobny smak. Nie wiem, czy nie takie karmelki jakieś czy coś. Serio. A skąd te karmelki brałeś? Z nosa. No, tak też myślałam. Daj jeszcze ten, po jednym. Czemu ty nie wybierasz? No serio? No. No bo już i tak gorzej być nie masz. Glucisko jak nic. Ja mam gruszkę. Super. A wiesz dlaczego? Czemu? Byłem kozakiem. Czemu? Bo gruszka była jaśniejsza i wybrałem sobie jaśniejszą, a te dałem to ciemniejsze. O nie. Dlatego był... Dlatego nie chciałam, żebyś ty mi dawał. Trudno. Miałam gruszkę. Całkiem spoko. Białe, czyli maślany popcorn albo zgniłe jajo. Tak jest. Właśnie. Gabrysia to wybierała, ale ciężko jej było się... Przeczytać mi zresztą też. Chciałam powiedzieć spleśniały popcorn. Tak, spleśniały popcorn. No ja już mam. Nie oglądaj kolorami, bo ty to jesteś kurde... Już? Trzy... Ty już gryziesz. Nie. Trzy, cztery i ry. Czemu? Znowu to jajo. To jest najgorszy smak na świecie. Ja mam popcorn. Fajne takie masełko. Nie, jak mam wybierać z tych i tych, Boże, z tych fasolek najgorszy smak, to będzie to z jajo takie, Boże. Ja mam fajne, bardzo polecam takie. Ważne. Ja pierdolę, jak to wali. Mogę sobie zrobić. Nie. No wiem, Jezu, to jest okropne. Ej, dwa razy mi się podszedł dobre to. Nie, no nie, bo miałem gluty, ale potem sobie wybrałem po prostu. Dobra. Jezus Maria. Jezus Marian. Gabi ma dziadka Mariana. No i tak Jezus Marian. To śmieszne. Dobra, tak więc ostatnie. Tutaj 4. Albo peach, czyli... Brzoskwinka. O Jezu, lubię brzoskwinkę. Albo wymioty. Teraz ja wybieram. Ja cały czas mam niedobre. Muszę mieć brzoskwinkę teraz.
Ja wybieram sobie taką, o. Nie można patrzeć na kolory. Nie, ty patrzyłeś. O Jezu, one są takie dziwne. Dobra, tą. Proszę. Okej. Okay. Już? Trzy, cztery. Jest. Boże, dziękuję. To jest takie pyszne. Kurwa, te wymioty są najgorsze. Nie, najgorsze jest jajo. Ale ja przypominam sobie ten... Ja pierdolę. O, boli mnie teraz szczęka. Jest to dobrze, że zjadłam na koniec. Pyszne. To smakuje jak taka tania zupa w tanim barze. Z wymiotami kucharki. To jest ohydne. Ten zapach, który czułem wtedy od ciebie, teraz go czuję w buzi. No, to było strasznie niedobre. Serio myślałem, że to jest takie, że żarty ludzie sobie robią, że to jest takie niedobre, ale to jest ohydne. Jak dla mnie mistrzem jest po prostu to zgniłe jajo, to jest tak niedobre. Dla mnie mistrzem... Tragedia. Co ty robisz? Serio, wsadziłaś to do nosa i teraz to zjesz? No nie! Ja mi całe to ci weszło do nosa, halo! Halo! Jak się masz tam, no? Ja? Halo, co się dzieje? Chciałam powąchać. Wącha się zbliżając do nosa, a nie wsadzając całe. Fu. Cicho! Podsumowanie. Wymioty są ohydne. I ogólnie te fasolki są ohydne. Jajka zgniłe są ohydne. I glut jest ohydny. Wszystkie te niedobre, a czy może nie wszystkie, ale... Teraz podsumujmy. Potem jest 4-1 dalej, bo mieliśmy we dwoje puszkę. No i to wszystko. Wygrałaś. No, mi się dzisiaj udało. Przegrałem, ale to tak syto. Ale te, co miałeś, miałeś trawę i miałeś pieluszki, one okej, ale skarpetki były ohydne, wymioty były ohydne, gluty były ohydne i karma dla psów była ohydna. No, dobra, ja była tylko trawa i chusteczki. No, czyli to, co i ja pieluszki. Nie jadłam. No. No trudno, to już tyle. Podsumowanko, bardzo było fajnie. Tak. Nie. Nawet miło było zjeść te, niedobre. Nie, nie było miło. Kiedyś pewnie przy jakiejś okazji jeszcze powtórzymy to, ale nie prędko, bo naprawdę te smaki mnie zaskoczyły. Spróbuję jeszcze znaleźć jakieś inne takie ciekawe smaczki. Nie? Takie te. Mam babcię w Ameryce, więc może przywiozę sobie jakieś takie ciekawe rzeczy typu Oreo, jakieś truskawkowe, czy coś, czego tutaj w Polsce nie ma i będziemy próbowali z Gabrysią. No i co? Bardzo serdecznie wam dziękujemy za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ja wam się spodobałem albo Gabrysia wam się spodobała, to zostawcie suba. Na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.